Roger, czy jesteś dumny ze swojej żony, że pomimo stanu zdrowia pojawiła się dzisiaj na parkiecie i zatańczyła w drugim odcinku programu Taniec z Gwiazdami? Dumny. Ja jestem codziennie z niej dumny, bo po prostu wkłada bardzo dużo swojego wysiłku w to wszystko. Aczkolwiek do soboty, w sobotę jeszcze byliśmy w zgodzie i też powiedziałem, że nie ma opcji, żeby wystartowała, bo po prostu nie była w stanie chodzić sama. Ostatnie 5-6 dni były katorgą. Byliśmy w wielu szpitalach, różnych neurochirurgach. Ten ból tak się nasilił, że w piątek po południu chcieliśmy też jeszcze się doradzić u jakiegoś specjalisty, ale niestety już ci, powiedzmy, najlepsi lekarze, neurochirurdzy po prostu już wyjechali i nie było nikogo. Tam były jakieś po prostu przez telefon rozmowy, jaki jest ból, czy się nasila, nie, ale to jakby nie pomagało. Przeciwbólowe kompletnie nie działały. W sobotę, tak jak mówiłem, byliśmy w zgodzie, że ona nie wystartuje i Taniec z Gwiazdami program wiedział o tym. W niedzielę po prostu daliśmy sobie jeszcze czas do niedzieli. W niedzielę rano się obudziła i była taka, powiedzmy, pierwsza poprawa, która neurochirurdzy namówili, że ona musi nastać przez te leki, które bierze. I w niedzielę rano się obudziła i była już, powiedzmy, ulga. Tak jak z neurochirurgiem ustaliliśmy taką skalę bólu, to w środę było na pewno 10 na 10, po prostu wymioty cały czas, kiedy tylko się podnosiła, więc leżała praktycznie cały czas. W niedzielę już było takie 7 na 10, rano się obudziła i popatrzyła na mnie i mówi, że nie bębni już tak w głowie jak wcześniej, że czuje ten ból i aż się też popłakała z tego powodu, po prostu, że w końcu ten ból głowy trochę przestaje, bo ja nawet nie chcę wiedzieć, co ona musiała czuć przez ostatnie parę dni, kiedy ja, jak mnie troszeczkę głowa boli przez godzinę, to jestem już marudny i mówię, czemu ja, a jak to przez 5 dni było po prostu tak, był tak po prostu silnym bólem, to nie chcę wiedzieć, co ona musiała przejść. Widziałem i cierpiałem z nią. W niedzielę pojechaliśmy do bardzo dobrego neurochirurga, który nam powiedział, że zobaczył rezonans głowy, bo to było najważniejsze, bo tam było, co jakby zostało zdiagnozowane. I on powiedział, że jakby nie ma przeciwwskazań, żeby ona mogła uprawiać jakby wysiłek fizyczny. Po prostu bardziej to zależało od Karoliny, czy ona będzie w stanie i czy leki po prostu będą pomagać. Dzisiaj rano dalej nie byliśmy pewni, czy ona wystartuje i byliśmy jeszcze u jednego neurochirurga rano, jeszcze u jednego ortopedy, który nam też zlecił jeszcze kolejne leki, które powinniśmy brać, bo przeciwbólowe kompletnie nie działały, ale przeciwzapalne, takie mocniejsze, zaczęły działać. I w poniedziałek dzisiaj rano przyjechaliśmy, nie, około 13 przyjechaliśmy tutaj na plan i zrobiliśmy praktycznie, Karolina pierwszy raz zrobiła swoją pierwszą próbę dzisiaj o 13. Wiadomo, że to mało miało wspólnego z tańcem, ale po prostu jakby dostaliśmy też taką informację, że jeżeli się nie pojawi, a była taka opcja duża, że po prostu jakby musi odpaść z programu, a Karolina jakiś czas czekała na ten program, żeby w końcu wystartować, więc to jest jakieś jej marzenie, które po prostu nie chciała tak po prostu wyrzucić. Więc dzisiaj rano przyjechaliśmy, o 13 przyjechaliśmy, zrobiła to mini choreografię, powiedzmy, bo taka była. Dało radę. Leki jeszcze te przeciwzapalne, które rano dostała od lekarza, jeszcze nie do końca działały, ale w końcu około 15-16 rzeczywiście poczuła jakąś tam ulgę. I przed programem miała jeszcze zażyć jeszcze raz te leki, które będzie brała teraz przez tydzień. I z tego, co my wiemy, to ten ból ma się po prostu zmniejszać teraz z dnia na dzień. Czyli jak teraz będzie wyglądać proces leczenia? Właśnie będą wprowadzane różnego rodzaju leki, czy nie, też operacja? Operacja na razie nie jest tematem. Neurochirurg nam powiedział, bo zadał Karolinie pytanie, czy ma problemy ze wzrokiem, czy ma jakieś plamy, czy coś, bo jeżeli tak, to by była operacja wskazana. Na tą chwilę ona nie jest wskazana, bo większość kobiet ma jakieś tam torbiel w głowie, u niektórych po prostu z wysiłku, ze stresu, on tam gdzieś rośnie, przez to on po prostu urósł i na tą przysadkę mózgową tam naciska i też na unerwienie wzrokowe, dlatego te pytania były na temat wzroku. Na tą chwilę nie jest potrzebna żadna operacja, żaden zabieg, po prostu jest obserwacja, teraz przez tydzień te leki, dalej powiedzmy, że musi troszeczkę odpoczywać, ale tak jak neurochirurg powiedział, nie ma przeciwwskazań do wysiłku sportowego i za 3 miesiące mamy zrobić jeszcze raz rezonans głowy. Jak zmieniło się wasze życie po tym tygodniu? Po tym tygodniu, w trakcie tygodnia to była naprawdę katorga. Rzuciłem praktycznie wszystko związane ze mną, treningi, praca. Byłem praktycznie 24 na dobę z Karoliną, bo musieliśmy po prostu jeździć po różnych lekarzach, bo po prostu nie dała rady wytrzymać i nikt nie mógł pomóc.
najpierw zrobiliśmy tomograf głowy, tam wyszło, że wszystko jest ok. Potem zrobiliśmy rezonans kręgosłupa i szyi, tam też wyszło, powiedzmy, w miarę wszystko ok. Jeździliśmy po różnych osteopatach, nastawiali ją, krakali ją. Jakby przez co ona też musiała przejść, po prostu ona wszystko próbowała, żeby się lepiej poczuć. Tak jak mówię, spędziliśmy w sumie ostatnie 5 dni jeżdżąc po różnych lekarzach, szpitalach, ale mam nadzieję, że to już się teraz będzie poprawiało, bo było naprawdę ciężko.